kolei chyba przedstawię pana burmistrza, pana zastępcę burmistrza, pana Tadeusza, kierownika. Wiecie coś? Nie, pan jest od dróg, całym kierownikiem od dróg. Na początek porządek zebrania. Punkt pierwszy, otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania. Punkt drugi, przedstawienie porządku zebrania. Punkt trzeci, przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres kadencji. Punkt czwarty, zapoznanie ze statutem dotyczącym trybu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. Punkt piąty, ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej. Punkt szósty, przeprowadzenie wyboru. I w pierwszej kolejności będą to wybory sołtysa według następującego porządku. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa, powołanie komisji skrutacyjnej, głosowanie, ustalenie wyników głosowania i podjęcie uchwały w sprawie wyboru sołtysa. Następnie odbędą się wybory Rady Sołeckiej według następującej kolejności. Zgłoszenie kandydatów do Rady Sołeckiej, powołanie komisji skrutacyjnej, głosowanie, ustalenie wyników głosowania, podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Sołeckiej. Punktem siódmym są sprawy różne, punktem ósmym jest zamknięcie zebrania. Jednocześnie stwierdzam, że zebranie jest prawomocne. Wymagana frekwencja na takim zebraniu, to jest wynikająca ze statutu, to jest 20% mieszkańców, czyli 69 osób, jest już ponad 70, więc zebranie jest prawomocne. I w tej chwili przeszlibyśmy do kolejnego punktu, jest to punkt trzeci. Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za okres kadencji. Poproszę panią sołtys o przedstawienie sprawozdania. A ja pozwolę sobie przeczytać z kartki wyjątkowo, dlatego żeby nikogo nie pominąć, bo później są nieporozumienia, to sobie na kartę chcę wpisałam. Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej nie jest do końca takim sprawozdaniem, ponieważ w naszej wsi działamy wszyscy razem. Sołtys, Rada Sołecka, Stowarzyszenie, Straż, a także Młodzież i Mieszkańcy. Nie chciałabym wymieniać wszystkiego po kolei, co zrobiliśmy, gdyż wszyscy wiedzą, co było, a jak jest. Chciałabym jednak podkreślić, iż strażacy zawsze są pomocni na rzecz wsi. Zrobili porządek na klombie z drzewami, a także dbają o staw, koszą to i pielęgnują. Młodzież porąbała 30 metrów drzewa, aby pomóc zebrać pieniążki koledze na operację. Był to bardzo szczytny cel. Stowarzyszenie prowadziło różne zajęcia na świetlicy. Jacełka, andrzejki, gry, zabawy, a także wycieczki. Zarówno dla młodzieży, dzieci, a także i dorosłych. Wyjazdy do teatru na krewle. Razem z mieszkańcami porobiliśmy znaki informacyjne, jak również założyliśmy monitoring na świetlicy, jak i wokoło, aby poprawić bezpieczeństwo. Został też wylany asfalt na drodze za świetlicą. Dbamy o estetykę wsi i utrzymujemy porządek w miejscach, które wcześniej doprowadziliśmy do porządku. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za współpracę i życzę wszystkim, żeby wieś piękniała z roku na rok. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo pani sołtys. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to zapoznanie ze statutem dotyczącym trybu wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. Odczytam ze statutu sołecka te elementy, które dotyczą wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez całych mieszkańców Sołecka odnoszonych do głosowania. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa, w drugiej kolejności członków Rady Sołeckiej. Dla wykonania ważnego wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej wymagane jest na zebraniu obecnych co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców zebrania, w liczbie co najmniej 3 osoby. Członki
komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organów sołeckich. Do zadań komisji skrutacyjnej należy przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników, sporządzenie protokołu o wynikach wyboru, które podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół wraz z kartami do głosowania przekazuje się burmistrzowi. Kandydatem na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do głosowania. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów, wybory należy przyjąć. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej. Zasady głosowania będę każdorazowo ustalał przed głosowaniem. I to tyle, jeśli chodzi o zapisy statutu sołectwa dotyczące trybu wyborów. Na chwilę obecną, już poinformuję, jest 80 osób. Proszę Państwa, w tej chwili byśmy przeszli już do kolejnego punktu, czyli ustalenie członków, liczby członków Rady Sołeckiej. Zgodnie ze statutem Rada Sołecka może mieć od 3 do 9 członków. Państwo w tym momencie ustalą liczbę członków Rady Sołeckiej, a następnie po wyborze sołtysa będziemy dokonywać wyboru właśnie tych członków Rady Sołeckiej. Proszę Państwa, w tym momencie oczekuję na propozycję, z ilu członków powinna się składać Rada Sołecka. 5. Padła propozycja 5. Czy są może jakieś inne propozycje? Nie. Jeżeli nie ma, w takim razie wszystkie decyzje, które podejmowane są przez ogólne zebranie mieszkańców, to jest, muszą być formy uchwały. W związku z tym przeczytam treść uchwały, którą będziemy przegłosowywać. Uchwała nr 1 na 2019 zebrania miejskiego w Cerkiewniku. Dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Sołeckiej w Cerkiewniku. Na podstawie paragrafu 20 Statutu Sołectwa Cerkiewni zebranie miejskie w Cerkiewniku postanawia. Paragraf 1. Ustawi skład Rady Sołeckiej w Cerkiewniku w liczbie 5 osób. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, teraz przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem takiej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosowania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Rada Sołecka będzie liczyła 5 osób. W związku z powyższym już przejdziemy do kolejnego punktu, czyli do wyboru sołtysa. W tym momencie otwieram listę kandydatów na sołtysa. Jak zostanie dana osoba zgłoszona, ja zadam pytanie, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Jeżeli tak, wpisujemy na listę kandydatów na sołtysa. Proszę Państwa, oczekuję na zgłoszenia kandydatów na sołtysa. Pani Ania Barbachowska. Czy Pani Anna Barbachowska wyraża zgodę? Wyraża. Mamy jednego kandydata. Czy są jeszcze inne kandydatury? Jorek Noźwiak. Państwo, to jest poważny temat, poważny moment. Czy padło jakieś zgłoszenie? Padło, ale nie wyraża. A nie wyraża. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Czy, proszę Państwa, są jeszcze jakieś zgłoszenia kandydatów? Po raz ostatni zadam to pytanie. W związku z tym musimy przegłosować, pomimo że jest jedna osoba, kandydata i tak będzie musieli przeprowadzić wybory. Tak. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za zamknięciem listy kandydatów na sołtysa z jednym nazwiskiem, Pani Anna Barbachowska? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. W takim razie w tej chwili musimy powołać komisję skrutacyjną, składającą się co najmniej 3 osób, która przygotuje karty do głosowania. Proszę Państwa, można się zgłosić na ochotnika, to te osoby, które muszą popracować. Ci, co szybko piszą. Zapraszam.
Jedna, zobacz, nie, trzy. Ponieka, proszę bardzo. Jest, przygotujemy także w tym momencie, proszę Państwa, komisja skrutacyjna będzie przygotowywała do głosowania. Trzymacie tą szkołę czy nie. I spotkanie się odbyło w tamtym tygodniu.
Na to spotkanie przybyło wcale niedużo rodziców, ale jakaś część przybyła. Ja poprosiłem do nazwiska tych rodziców z certyfikatem między innymi, którzy przepisali swoje dzieci do szkoły numer 3. Nie mam, że pan też. I ja powiedziałem jako burmistrz, że będę jeździć i będę namawiać. Jeżeli państwo mimo wszystko trzymacie dalej swoje zdanie, że do Bardzikowa nie skierujecie, państwo jesteście jakby w drugim polu, bo w pierwszym polu są przede wszystkim rodzice Bardzikowa. Jeżeli Bardzikowianie, sami mieszkańcy tamtej wioski, oddają swoje dzieci do szkoły numer 3, to państwo jesteście z tego absolutnie zwolnieni. Bo jeżeli wioska, która chce wywalczyć szkołę, po części jest podzielona i ona sama nie daje dzieci do tej szkoły, no to w związku z tym, w tym roku jeszcze nie, ale w przyszłym roku staniemy przed dylematem Rada Miasta i Burmistrz, przed podjęciem decyzji, czy szkoła Bardzikowie istnieje, czy nie. Ale zanim zgłoszę ja wniosek do Rady, projekt uchwały, czy radni sami mogą wnieść projekt uchwały, musimy o tą szkołę zawalczyć z jednego powodu. Z jednego powodu. I ja tym powodem się podzieliłem Bardzikowi. Powtarzam, żebyśmy nie dyskutowali o niczym. Nikt was zmuszał nie ręczyć. Ja mówię, że szkoła w Bardzikowie jest o tyle rozwojowa, ponieważ cała część gminy prawie jest bardzo rozwojowa. Mniej więcej tylko za jakiś krótki czas będziemy mieli tutaj inwestycje w tej działce, tutaj w drodze 51, tej słynnej zielone pędza gminy. To ma wspólnego, dlatego że kolega młody patrzy tu i teraz, a burmistrz ma patrzeć tu i teraz i na przyszłość. A dzieci poprzednio. Tak, ale my patrzymy też na dobro naszych dzieci, panie burmistrzu. My patrzymy też na dobro naszych dzieci. My przepisy 2 lata temu walczyliśmy, my nie chcieliśmy tych dzieci stamtąd zabierać, ale to, co tam się działo, to przechodziło ludzkie pojęcie. Myśmy patrzyli tylko i wyłącznie na swoje dzieci i dobro. Świetnie, ja teraz. Ale przepraszam jeszcze, że przeszedłem. Bo od poprzedniej władzy dostaliśmy zielone światło. Mieliśmy zapewniony dowóz dla dzieci i tak miał być zawsze, tak? Ale przepraszam, poprzednia władza... Ale pan też był w tej władzy. Nie, ja dawałem zielone światło, ponieważ ja wiem, kto dał zielone światło. Tamten burmistrz rozporządzał. Ja przepraszam, proszę państwa, proszę państwa. Powtarzam jeszcze raz. Ja nie przyjechałem tu państwu mówić, żeby za wszelką cenę musicie oddać dzieci do Bardzikowa, to po pierwsze. Po drugie, nie będzie żadnych kar, żebyście nie myśleli. Po trzecie, to jest państwa wybór. Tylko jeśli państwo mówicie o przeszłości, to przepraszam, młody człowieku, ale proszę, żebyś mnie nie łączył z decyzjami tamtego pana. Szczególnie mnie. Ale pan prawie był tam, tak? Przepraszam, trzeba wiedzieć, jak rada funkcjonuje, jak burmistrz. Jeszcze raz mówię, bardzo proszę nie łączyć mnie z tamtym panem. I chyba państwo wiecie dlaczego? To po pierwsze. Po drugie, proszę mnie nie obarczać odpowiedzialnością za to, co zrobił poprzedni burmistrz. Nie rada decydowała o tym, czy szkoła tam będzie, czy nie. To nie rada przyjeżdżała na spotkania. To nie radni decydowali, tylko tam przyjeżdżała pani wiceburmistrz, spotykała się z mieszkańcami, pan sołtys ówczesny, teraźniejszy. To ci państwo 3 lata temu dokonali pewnych decyzji, w wyniku których państwo żeście przekazali dzieci do szkoły numer 3. Czy ja mam nazwać po imieniu tę decyzję? Ja wiem, że pan jest tutaj zaangażowany, bo przepraszam bardzo, pan jest zaangażowany w tę sprawę. Pan jest szczególnie, ponieważ, proszę państwa, ja powtarzam, proszę na mnie nie patrzeć jako na sprawcę, proszę mnie nie obwiniać, bo ja się nie dam. Ale proszę pana, sam to patrzenie na mnie i powiedzenia, że pan był w Radzie, to ja panu powiedziałem. Skargę rozpatrywaliśmy na panią Harę, tak naprawdę, byłego wiceburmistrza, za to, co się działo właśnie w tamtej szkole, o czym pani powiedziała. Bo tam się działy naprawdę złe rzeczy po odejściu wieloletniej pani dyrektor. Tak czy nie? Po odejściu pani wieloletniej. Słucham? A co pani Harę miała do tego? Co tam się działo? A przepraszam, byłem na spotkaniu w Bardzikowie, proszę sobie obejrzeć spotkanie z Bardzikowa. I tam padły określenia, kto decydował i w jakiej chwili o tym, żeby wasze dzieci mogły jeździć do szkoły numer 3, bo pani sama powiedziała wcześniej. Nie, jeżeli chodzi o to no więc się, więc chodzi na panie burmistrzu, są już kartki rozdane, bo się będzie przyciągać. Są już kartki rozdane i nie będziemy dalej. Wrócimy do tematu do głosowania.
bo to się przyciąga. Proszę Państwa, mówię jakie zasady głosowania. Na karcie do głosowania będzie jedno nazwisko. Proszę Państwa, zaraz komisja skrutacyjna rozwiąże kartę do głosowania. Na karcie jest jedno nazwisko, czy w nazwisku będzie krateczka. Postawienie X-a w tej krateczce to jest los na daną osobę. Jeżeli nie zostanie zaznaczona, ile X-a to jest los na daną osobę. Thank you.
wybranej na zebraniu mieszkańców Sosnowca Kiernik w dniu 8 kwietnia 2019 roku dla wyboru sołtysa. Komisarz kuratacyjny w składzie: Roman Przewodny, przewodniczący, Paula Nojka, członek, Katarzyna Kajrysz, członek. Stwierdza, co następuje. Na zebraniu mieszkańców Sosnowca Kiernik obecnych jest 82 mieszkańców. Głosowało 79 mieszkańców, głosy ważnych oddało 72, nieważnych 7. Kandydaci na sołtysa w Sosnowcu Kiernik otrzymali następującą ilość głosów. Anna Barbachowska 72 głosy. Komisja skrutacyjna stwierdza, że sołtysem w Sosnowcu Kiernik została wybrana pani Anna Barbachowska. Thank you.
tak, mamy zgłoszone następujące kandydatury. Marcin Marczak, Małgorzata Żurawska, Patryk Wadeusz, Danuta Pieloszczyk, Anna Najmowicz, Wojciech Pierszak, Dorota Komka, Monika Stefani, Mariusz Szejna. Proszę Państwa, czy wystarczy już? Tak. Kto z Państwa jest za zamknięciem listy z 50 nazwiskami, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. W takim razie komisja skrutacyjna teraz to dopiero będzie miała. Proszę Państwa, może jeszcze wzmocnienie kogoś jeszcze do komisji skrutacyjnej, czy może z 5 osób, żeby było szybciej karty przygotują. Ale ja to tylko tak stwierdziłem. Ale no, 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 no
przepraszam, ale poczekaj sobie. Proszę Państwa, zatem, czy Państwo rozumiecie teraz, jaka jest sytuacja? Autobus jedzie i może skręcić do Barcikowa i powiedzieć: dzieci, bo to jest nasz odwód. Nikt nie wysiadł. Bo Państwa wola była taka, że jedziecie do dobrego miasta. Autobus i tak musi wrócić. Więc ten autobus wróci do dobrego miasta. On wróci. Pytanie teraz, czy on pojedzie pod szkołę? Nie ma obowiązku jechać pod szkołę, ponieważ on spełnił swój kurs do Barcikowa. Ale przecież bylibyśmy samobójcami, gdybyśmy doprowadzili do sytuacji takiej. Byłbym złośliwym kowalem, gdybym powiedział: panie kierowco, w żadnym wypadku proszę nie skręcać do szkoły, do gimnazjum, niech sobie zamawiają autobusy z ronda dokładnie tak. Proszę Państwa, no tego nie zrobimy. Więc widzicie, że sprawa w tym momencie jakoby się sama załatwia. Ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie będę nikogo z Państwa zmuszać. Ja tylko mogę Państwa prosić. Jeżeli Państwo uznacie, tak jak w Barcikowie, jeden z moich uczniów byłych powiedział: panie Jarku, ja moje dziecko w czwartej klasie, z trzeciej chyba, w czwartej zostawię w Barcikowie. Jeżeli znajdziecie tam jeszcze trzy, czworo, troje dzieci, to my tą klasę będziemy utrzymywać. Ale ten rok już, przepraszam, że nazwę, że on jest stracony, on jest już jakby w biegu, nic tu się nie zmieni dla szkoły w Barcikowie. Państwo słuchają z Barcikowa, teraz ją oglądają, będą patrzeć. Natomiast mają czas do przyszłego roku zdobycia dzieci w zerówkach pierwszej, drugiej, trzeciej klasie, czwartej, żebyśmy utrzymali, bo proszę Państwa, abstrahuję od Waszych decyzji, bo to są Wasze suwerenne decyzje, ale to są Wasze podatki. To są Wasze podatki, utrzymywanie gminy, utrzymywanie szkół, sieci szkół, dowozów. Więc to Państwo będziecie mieli też prawo na zebraniu wiejskim, na jednym, drugim, trzecim, siódmym spotkaniu w mieście i w śródmieściu powiedzenia, panie burmistrzu, podejmowania uchwały, że proszę Państwa, my byśmy widzieli, panie burmistrzu, sprawę tak i tak, a jaką pan podejmie decyzję, czy jaką pan zaproponuje radzie uchwałę, to już jest pana sprawa. Jakie wnioski radni wyciągną z tego, co teraz usłyszymy, to też jest radnych sprawa. Każdy z nas jest wolny, każdy z nas ma swoje kompetencje. Ja odpowiadam za to, że Rada podejmuje uchwały, ja je wykonuję. Ja jestem też inicjatorem tej uchwały. Reasumując, żebyśmy wiedzieli, z czym tutaj się rozstajemy. Gimnazjum kończy się, autobus tu przyjedzie po dzieci teoretycznie do Łańcikowa, a one mogą z Waszej woli lądować w dobrym mieście, więc oczywiście, że ten autobus dostanie prikaz, że ma skręcić do szkoły tej, czyli do szkoły numer 3. Wasze dzieci... No i właśnie tu jest problem, ponieważ mieszkańcy Barcikowa i nauczyciele Barcikowa mogą powiedzieć teraz: ale proszę pana, pan działa na szkodę naszej szkoły, czyli swojej szkoły, sieci szkoły. I teraz pytanie jest, czy znajdziemy z radnymi rozwiązanie z tego rozbalansu, czyli na przykład dojdziemy do wniosku, że państwo powinniście symbolicznie ponieść jakieś koszty tego autobusu, który by wracał pusty, a jedzie z waszymi dziećmi. To są i tak też nasze dzieci, to jest ta sama subwencja, to jest ta sama szkoła, to samo szkolnictwo, tylko proszę pamiętajcie, że tą decyzją, jaką Państwo podejmujecie, bo są nasze dzieci, no jakby no, zamykamy tamtą szkołę, to macie Państwo tego świadomość. Pytanie, co z tym zrobicie? Jest otwarte. Proszę Państwa. No i już czas się zgłasza. Z tego, co się orientuję, to autobusy są liniowe, rejsowe. Nie, one są w przetargu PKS-owskie, one mają w porozumieniu zabieranie pasażerów, ale głównym celem i zadaniem jest dowożenie dzieci szkolnych. Tak, przetarg jest rozpisywany na bilety dla naszych dzieci. I teraz tak, jaki jest problem, jeżeli bilet do Barcikowa kosztuje 143 zł, bo tak jest wydrukowane, i ten sam bilet do dobrego miasta kosztuje tą samą kwotę? Nie ma problemu. No to właśnie tak to jest. Problem jest tylko jeden, Monika. Problem jest taki, że dzieci jadące z Cerkiewnika, z Kabikiem jadą do dobrego miasta, mijając swoją szkołę, przepraszam, użyję takiego wolnego porównania, bo ze wsi też, biorą bronę i orzą z tyłu i Barcikowo ginie. To jest tylko to, ale że nie będzie. Nie wiecie, okej, ale nie ja proszę Państwa, ja nie chcę Państwa tutaj, nie chcę Państwu powiedzieć, że to Państwo to robicie, bo Państwo macie wolny wybór. I macie tą kuriozalną sytuację, że autobus wraca, i widzicie te dzieci. My przeciwko temu nie wystąpimy, ale żebyście mieli świadomość, że
że jak ja pojadę do Barcikowa, czy radni pojadą ze mną do Barcikowa, staniemy takimi samymi twarzyczkami naprzeciwko, tylko tamci państwo popatrzą na nas i mieliśmy szkołę nie ma. Ale jest fajna z Barcikowa, który nie daje oczywiście. Ja to wiem i proszę nas. I teraz proszę, żebyście państwo sobie was i jakąś odpowiedzialność, o której ja to mówię, zdejmijcie z siebie do tego stopnia, o ile nałożymy odpowiedzialność samych Barcikowian. Ponieważ jeśli ta miejscowość nie daje swoich dzieci, no to wy jesteście wtórnym, tak? Dawcą dzieci. To jest jasne. To jest jasne. Dzieci tak samo jak u nas, jakbyście byli, tak? Tak. Nadal są uczniami szkoły. Powiem państwu tak, że ta szkoła mogła by się uratowała. Barcikowo by się uratowało, gdyby nawet dzieci z Barcikowa tam były. Bo nie zamkniemy szkoły, w której będzie 5-6 dzieci w klasie. Takiej szkoły nikt nie zamknie. To jest ta szkoła. Ale nie mówię o zamykaniu szkoły, tylko dajcie nam wolne, tylko panie burmistrzu, ale proszę sobie teraz wyobrazić sytuację. 2 lata temu nasze dzieci tam poszły do szkoły. Świetnie się zaklimatyzowały, warunki super. Wychowawcy rewelacyjni. Od początku. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak tym dzieciom teraz powiedzieć, że one mają stamtąd wyjść i wrócić do tego, co było. Jak one same nie chcą. One nie chcą, one je płaczą, one nie chcą tam. Nie, jeśli tak jest, że dzieci nie chcą. Nie chcą. To nie jest. To jest decyzja naszych dzieci, to nie jest. Tak jest, ale proszę mi wiedzieć, że jeśli idzie teraz nowa fala, to znaczy zeruskowa, dzieci zeruskowe i te malutkie, to jeśli tak, plus wrócę dzieci z Barcikowa i z okolic Barcikowa i wydaje mi się, że ta szkoła może się uratować i taki przekaz powinien iść do Barcikowa. Natomiast państwa powtarzam, ani nikt nie może zmuszać, ani nikt nie może wam nakazać, ja tylko mogę prosić, że jeżeli macie malutkie dzieci, no to możecie skierować. Ja przepraszam tam na końcu, bo proszę państwa, ja coraz głośniej mówię. Sorry, ale tylko, że już późno jest. Nic tutaj wychodzący z tej dzielnicy nie będzie miał do państwa pretensji, że państwo swoje dzieci zatrzymaliście w trójce. Nie może mieć pretensji. I tyle. Ale w tej dzielnicy została zlikwidowana szkoła i nikt nad tym nie płakał. Po prostu ten, nawet się nikt nie tego. Ja sobie mówię, w razie rodzice pozabierali dzieci z cerkiewnej ze szkoły. Szkoła została zlikwidowana. Teraz te raptem rodzice płaczą na tego. Jak to zlikwidowali z cerkiewnej szkoły, to teraz płaczą na tym, że tego nie płacą. No jak nie? No bo pozabierali dzieci do innej szkoły i tak. Gmina ponosi koszty dowozu i tak pewno zostanie. Tylko powtarzam, ja państwa proszę, bo przecież patrzę na was, to przecież wiem, że się znamy tyle lat. Czy jeżeli by taka była możliwość, że jakieś jedno, dwoje dzieci by mogły być tak, jedno, dwoje, troje dzieci dla Barcikowa to jest ratunek. W związku z tym, że jeden z moich uczniów, jeśli mówi, że pani radny ja zostawiam, to być może u was też trafi się ktoś, kto powie, jeśli państwo tego nie zrobicie, to jest państwo wola. I mu nie będzie żadnej rzeczy. Także, proszę państwa, ja sądzę, że na tyle, żeśmy sobie wyjaśnili sprawę, że tu nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że będziemy was karać za to, bo ten autobus będzie raczej. No dobrze, ale to musi. Na sesji w Barcikowie mam powiedział, że dzieci na przykład z klas 7-8, tak? To tam już są kierunkowane w stosunku do egzaminów, tak? No to a cofnąć się teraz do Barcikowa, to tak? Nie, myślę, że przepraszam. Mówił pan, że dzieci nie będą brane. Ale proszę, że nie. Bo rozmawialiśmy, proszę państwa, w Barcikowie rozmawialiśmy tak, że te starsze klasy, 7-8, dokładnie. Bo tam nie ma 6, 5, 4. Nie ma. 7-8, słuchajcie, to byłoby samobójstwo, gdybym teraz kazał tamtym młodzieży, tej, który się prawie już goli, teraz wracajcie do Barcikowa, jak mają tam dziewczyny, kupi i tudzież inne rzeczy, prawda? W związku z tym to jest jasne. Natomiast my mówimy o tym, że odbudowujemy tą szkołę i ją ratujemy z zerówkowymi klasami, jedynką, dwójką, trójką, czwórką. Natomiast kurą... Czyli po prostu odbudować te takie klasy od... Tak jest. Jeszcze jedną rzecz. Czy ja mogę teraz rozumieć, że klasy te starsze, tak jak 7-8, nie możemy dotknąć. Ponieważ one ja się nie mogę spalić. Przecież ten pojazd, autobus, jak powiedziałem, i tak. Tak, czyli na prosto.
co powinienem na początku powiedzieć. Skutki tych dwóch dziwnych sploków okoliczności, końca gimnazjum, ten autobus wraca i tego, że wasze dzieci z tego korzystają, to na ten malutkie, jeżeli państwa decyzja będzie, to oczywiście, że pojadą. Ale miejcie państwo świadomość, wy, powtarzam, na drugim miejscu. Barcikowianie na pierwszym miejscu, którzy nie dają swoich dzieci. Że ta szkoła w Barcikowie, no ginie, tak? Jeżeli w przyszłym roku nie znajdziemy tam dzieci, sądzę, że w przyszłym roku się jeszcze nic nie da, ale za dwa lata nie będziemy w stanie, czy też radni tutaj się ma, nie będziemy w stanie płacić za dziecko 40 tysięcy złotych, czy 30 tysięcy. W związku z tym tutaj, tu nie ma, macie szczęście w tym wszystkim, że autobus musi wrócić do dobrego miasta. Dobrze, to ja mam pytanie, przepraszam. A proszę. Proszę. Zależało od pana burmistrza czy od rady, bo jakby nie mam konkretnej odpowiedzi, nie. Decyzja o biletach należy do mnie. Rozumiem. Natomiast rada może podjąć uchwałę o zmianie. Oczywiście, że proszę państwa, nie mogę teraz powiedzieć w cerkiewniku, że będę was karać za to, że połowa Barcikowa nie chce dać swoich dzieci do szkoły. Dobrze, czyli to jest jasne. Że pan burmistrz jakby zafunduje, zrefunduje, nie wiem, bilety dzieciom z cerkiewnika. Tak jak było do tej pory. Znaczy, w imieniu rodziców serdecznie dziękuję. No i proszę państwa, innej odpowiedzi państwo nie mogliście oczekiwać. Ale zanim to odpowiedź padła, ja musiałem państwu powiedzieć, jak złożona jest sytuacja. Jak dokładnie tak? Bo przecież trzeba powiedzieć, tak, do widzenia. Nie, no trzeba zachować. Ja sobie spisałem nazwiska niektórych moich byłych uczniów, do których pojadę. Oczywiście będę prosić o te malutki, dzieci, bo tych zwołów 7-8 klasy to nie jest. To nie jedyny widzę pana burmistrza na kawie. Nie jedyny widzę pana burmistrza na kawie. Nie, bo pan zapisał. Tak, słyszałam, że o mnie była mowa w środkach trzecich. Proszę. Także no, muszę skorzystać z tej okazji, że to moje kochane dzieci są, tak? Młodzież, przepraszam już, i mamy. Więc pan muszę skorzystać. W dobrym mieście. Słucham? Też się udzieli w dobrym mieście. Tak jest. Skorzystać z pani burmistrza. Proszę państwa, tylko powiem jeszcze jedno zdanie, żebyście państwo zrozumieli, że ja nie tyle, że spijam już to, co zrobił mój poprzednik, ale proszę zauważyć, że Szkoła Barcikowie pod dyrekcją pani Ani Borejko była szkołą pełną. Była pełną. Natomiast w momencie, kiedy zmieniła się dyrekcja, coś tam zaczęło się dziać. Do tego stopnia, że państwo zaczęliście te dzieci przepisywać do szkoły numer 3. Nie wiem, to znaczy... Klasy łączone to po pierwsze, po drugie, tam nie rzuciła pani dyrektor, tam rzuciła pani jedna. Po trzecie, panie burmistrzu, ja się uczyłam 15 lat temu tam się nic nie zmieniło, tam nie ma żadnego emocji, nie ma nic. Ta szkoła została w zakresie. Żeby powiedzieć prawdę, pani obecna, pani Borysia Teofila, napisała projekt, słyszeliście państwo, że chcę tą szkołę ratować i rzeczywiście ja nie pomogę. Ja będę prosić i błagać wszystkich, którzy chcę zapisała. Panie burmistrzu, Nie zobaczy, że tam w szkole nie wcale to nie jest, nie mówię. To sala gimnastyczna nie jest. Ale sala gimnastyczna była na tym, to jest sama. Nie, no ja wiem, to będzie szkoła numer 3 wymiana. To, co powiedziałem, to tak zrobimy. Wasze dzieci będą jeździły na dotychczasowych zasadach. Natomiast ja będę prosić składać ręce do Boga, żebyście próbowali jednym dzieciaczkiem, drugim z kabiny, z Wajdolnych, czy od państwa, czy od Barcikowa, którzy nie dają, ratować tą szkołę do pewnego momentu, w którym powiemy nie, dosyć koniec. Tu rada. Zaraz. Wybieramy 5. Także głos ważny, to może być zaznaczona maksymalnie 5 nazw. Jeżeli ktoś zaznaczy więcej niż 5,
głos będzie nieważny. I nie można zaznaczyć. Można jedno, dwie, trzy, cztery, pięć osoby. Ile kto uważa, ale nie więcej niż pięć. Także teraz można zaznaczyć. Podziemne są odpływy aż do łyny. Ten staw jest połączony melioracją do rzeki Łyny. Musimy jeszcze troszeczkę poczekać, aż ta woda jeszcze troszeczkę opadnie. Boimy się, pan prezes, pan przewodniczący komisji eksploatacyjnej boi się, że po prostu będzie niekontrolowany wyciek wody ze stawu i wolimy tego uniknąć. Jeszcze troszeczkę proszę się uzbroić w cierpliwość. Spróbujemy zrobić tak, żeby poziom wody w stawie zostawić, taki jak Państwu odpowiada. Natomiast problem jest, żeby tą wodę zdrową odprowadzić do tej instalacji melioracyjnej w taki sposób, żeby ona nie wylewała się na kałużę. Myślę, że w przyszłym roku zimą już tego problemu z kałużą nie będzie. Taką mam nadzieję. Tam to są takie szczegóły techniczne, o których nie chciałbym w tej chwili mówić. Chodzi o to, żeby rozdzielić rozdział tych dwóch, żeby, bo w tej chwili staw i rów przy drodze to są naczynia połączone. One są ze sobą połączone. W jaki sposób? Do końca nie wiem. To prawdopodobnie jest tam pod ziemią, do tego nie mogę zajrzeć w tej chwili. Ale to są naczynia połączone, bo próbowaliśmy wypompowywać wodę jeszcze zimą z tych rowów, no to opadała po malutku w stawie. Chcemy rozdzielić te wody, żeby woda w stawie była sobie, a woda z rowów, żeby odchodziła jakby inną ścieżką. Możemy to odłączyć, to co, folię wyłożycie? Nie, po prostu trzeba zrobić tak zwany syfon, tak? Albo na stawie trzeba byłoby zrobić mnicha, ale nie mamy teraz możliwości zrobienia mnicha na stawie. Mnich to jest takie urządzenie, które utrzymuje poziom wody w stawie i my teraz nie możemy tego zrobić, no bo trzeba, no nie możemy, to na etapie budowy stawu to można by było zrobić. Teraz to trzeba by było całkowicie tą wodę spuścić i zamiast tego mnicha zrobimy studzienkę rewizyjną, jedną tam dodatkową studzienkę rewizyjną. No taki mam plan, taki mam projekt i myślę, że to się uda. Pytanko mam, a co jest, że z kranu wleci u nas taka żółta woda i wyszło z czasem? No dzisiaj jeszcze nie sprawdziłem.
cegiełki 8 kwietnia 2019 roku dla wyboru Rady Sołeckiej. Komisja skrutacyjna w składzie nową przewodniczący, Paula Dojka członek, Katarzyna Dojka członek. Stwierdza, co następuje. Na zebraniu mieszkańców wsi Cerkiewnik obecnych jest 50 mieszkańców. Głosowało 50 mieszkańców. Głosów ważnych oddano 50, nieważnych 0. Kandydaci na członków do Rady Sołeckiej wsi Cerkiewnik otrzymali następującą ilość głosów. Marcin Marczak 24. Małgorzata Żurawska 45. Patryk Madeusz 15. Danuta Pieloszczyk 10. Anna Najmowicz 37. Wojciech Pietrzak 11. Dorota Komka 33. Monika Stefaniuk 34. Mariusz Szejna 35. Komisja skrutacyjna stwierdza, że do Rady Sołeckiej zostali wybrani Małgorzata Żurawska, Anna Najmowicz, Dorota Komka, Monika Stefaniuk, Mariusz Szejna. Stoimy do Państwa dyspozycji. Także ja jeszcze raz gorąco dziękuję i dziękuję bardzo. Do zobaczenia.